this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu w słonecznym dniu, co ostatnio zapisujemy w kalendarzu. Ja już ubrana, umalowana, założyłam ten top z długim rękawem z Zary i mówiłam wam, że ja uwielbiam po prostu ten top. Bardzo dobrze się w nim czuję i tak naprawdę, słuchajcie, gdybym miała ich kilka, to mogłabym nosić je codziennie. A za chwilę wychodzę, więc może przy okazji podejdę do Zary i zobaczę, jak będą te topy, to wezmę sobie chociaż jeden, żeby mieć więcej. I tak spryskałam się właśnie dość obficie zapachem z Made in Lab, 170, owocowy, rewelacyjny, najlepszy chyba jaki miałam od nich i w ogóle chyba najlepszy zapach jaki do tej pory miałam z takich słodko-owocowych. Ja zwykle jesienią i zimą sięgam po takie drzewne, bardziej otulające zapachy i mówiłam wam, że szukam czegoś na wiosnę i na lato. Mam moją replikę Springtime in a Park, ale szukałam czegoś w trochę też innych nutach i to, słuchajcie, jest dla mnie odkrycie. To jest odpowiednik zapachu Terry Mugler Angel Nova z taką różową gwiazdką. Ja wcześniej nigdy tego zapachu nie miałam. Też jakoś częściej kupuję zapachy w sezonie jesienno-zimowym, więc mało miałam takich perfum, wiecie, typowo słodkich, owocowych. Tym się po prostu, słuchajcie, zakochałam. Dostałam przesyłkę i tam było z 5 zapachów i wąchałam wszystkie po kolei i ten się po prostu maksymalnie wyróżnił na tle innych. I żeby tak wam szybko przytoczyć, jakie tutaj są nuty zapachowe, to nuty głowy, malina, litchi i bergamotka, czyli te wyczuwalne od momentu rozpylenia. Nuty serca, róża, bursztyn i karmel. I bazy, wanilia, jaśmin i piżmo. I to jest właśnie taki słodki, owocowy zapach. Tu są te nutki karmelu, wanilii, ale właśnie w tym pierwszym rozpyleniu najbardziej czujecie taką słodkość, takie owocowe nuty. Taka po prostu wiosna i lato zamknięte w butelce, czego mi ostatnio brakuje. Już po prostu przywołuję tą wiosnę na wszystkie możliwe sposoby. I to, co mi się w nich podoba, to to, że ja później czuję je też gdzieś tam w ciągu dnia. I dostaję czasami pytania, jak mi się podobają te zapachy z Made in Lab, czy jestem zadowolona. I słuchajcie, jestem bardzo zadowolona. Dlatego też kontynuuję współpracę właśnie z Made in Lab. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to Made in Lab tworzy perfumy inspirowane takimi kultowymi zapachami, które często są poza naszym budżetem. Tutaj nie ma, wiecie, fikuśnych buteleczek, nazw, etykiet. Wszystkie flakoniki wyglądają tak samo. Mają po prostu różne numerki. To jest idealne rozwiązanie dla osób, które lubią mieć po kilka, kilkanaście zapachów, bo tutaj dzięki naprawdę atrakcyjnej cenie możemy sobie na to pozwolić. Dla mnie najważniejsze jest to, czy dany zapach mi się podoba, jak się utrzymuje, niekoniecznie jego buteleczka i wiecie, cena. Stawiam po prostu na to, co jest w buteleczce, bo wiecie, i tak jak przechodzimy gdzieś ulicą, to nikt nie wie, ile zapłaciliśmy za zapach, który mamy na sobie. No i co najważniejsze, nie oszczędzamy ulubionych zapachów na specjalne okazje, na specjalne wyjścia, tylko po prostu używamy na co dzień, bo nie jest nam szkoda. Aktualnie na stronie jest naprawdę bardzo fajna promocja, ponieważ jest minus 30% na flakoniki 100 ml plus dostawa za złotówkę. I nie ma żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Kupujecie jeden flakonik i tak macie dostawę za złotówkę. To ważne, promocja z wysyłką na złotówkę dotyczy tylko Orlen paczki i obowiązuje do 15 marca. Oprócz tych, które już miałam, właśnie wybrałam sobie 170, o której wam teraz mówiłam, ale mam też inne zapachy do testowania. 167, 166 i 164. I też Kuba wybrał sobie jeden zapach. Też ciekawy, inny niż on zazwyczaj używa, ale myślę, że jest fajny właśnie na teraz taki okres przejściowy z zimowych, mocniejszych zapachów na takie lżejsze, wiosenne, może trochę cytrusowe. I on właśnie jest taki aromatyczny, cytrusowy, ale trochę jeszcze drzewny. I to jest numerek 155. I tak, mam tych zapachów już trochę i naprawdę bardzo wam polecam. Oczywiście jedne bardziej, drugie mniej przypadną wam do gustu, bo niektóre mogą być na przykład dla was zbyt duszące. Inne z kolei mogą wam się wydawać za delikatne, za lekkie, więc myślę, że warto też sobie spisywać nuty zapachowe, które są w jakimś zapachu, który wam się podoba i tymi nutami właśnie szukać na stronie innych zapachów, które mogą gdzieś tam być podobne. Więc aktualnie numerem 1 u mnie wśród tych zapachów, które mam, jest 170, czyli właśnie inspiracja Angel Nova. Jeśli szukacie czegoś owocowego na wiosnę, na teraz i jeszcze na lato, naprawdę polecam wam sprawdzić. Jest przepiękny,
piękny i myślę, że wielu osobom się spodoba. A poprzedni zapach, który bardzo lubiłam, to na przykład 17, czyli odpowiednik Carolina Herrera Good Girl, już troszeczkę bardziej otulają. Więc tak, ostatnie jeszcze psiknięcie. Nie mogę się powstrzymać, ale naprawdę ten zapach mnie zachwycił. Wszystkie informacje dotyczące promocji macie w opisie pod filmem. 35 zł za 100 ml zapachu. Myślę, że warto przetestować. A ja teraz się zbieram, tak jak wam mówiłam, za chwilę wychodzę. Chciałam dzisiaj podejść w kilka miejsc, może właśnie do Zary zobaczyć, czy mają stacjonarnie te topy, może jeszcze są jakieś inne fajne kolory. Nie ukrywam, że chętnie wejdę też do TK Maxa, także zabieram was ze mną. Wróciłam. Mały przegląd w sklepach zrobiony, bo też rozglądałam się z jakimiś wiosennymi ubraniami, ale to myślę, że jeszcze w weekend sobie, wiecie, tak pobuszuję najpierw online i zobaczę, co mi się podoba, zanim coś zamówię. Natomiast byłam w TK Maxx i kupiłam, słuchajcie, świece. Bardzo ładny w ogóle kolor tego szkła. To jest ta firma Sand and Fog. Ta i Debu Home to są moje ulubione, jeśli chodzi o świece z TK Maxx. Najładniej pachną już po odpaleniu. I to jest zapach Sunny Coconut Beach. Ma takie wielkanocne wieczko, a zapach jest właśnie kokosowo-owocowy, taki świeży, wiosenny, taki otulający kokos z wiosennym twistem. Więc jeśli szukacie czegoś właśnie na taki sezon wiosenny, lubicie świece, ale nie lubicie takich typowo, wiecie, na wiosnę zazwyczaj wychodzą takie bardzo soczyste, owocowe zapachy, które ja też lubię, ale czasami fajnie jest właśnie mieć coś pomiędzy, trochę otulający, a trochę owocowy, i taki właśnie jest ten zapach Sunny Coconut Beach. Bardzo mi się podoba i na pewno właśnie teraz wiosną będę odpalać. Chciałam też sobie kupić jakiś wiosenny kubeczek, bo szczerze mówiąc szukałam w zeszłym roku też takiego i nie udało mi się znaleźć. Mam jeden na oku, ale nie jest niestety jeszcze dostępny, a jest to kubek z Homely. Wstawię wam gdzieś tutaj screena, on jest w dwóch wersjach. Kwiaty i listki, chyba tak się nazywało na stronie, i z samymi kwiatkami. Mi się bardziej podoba chyba ten z kwiatkami i listkami i mają w środku takie różowe wypełnienie. Niestety stacjonarnie jeszcze nie ma na stronie, jest, że wkrótce mają się pojawić i można się zapisać na powiadomienie, ale tylko jeśli ma się konto na Homely, więc od razu sobie założyłam, żeby dostać powiadomienie, bo naprawdę z tych, które ostatnio oglądałam i są ładne, ale chciałam sobie kupić jeden, ale taki, który mi się naprawdę, naprawdę spodoba, i ten z Homely chyba najbardziej mi się podoba, więc czekam, aż się pojawi. Są dostępne póki co z pszczółkami i z króliczkami z żółtym wypełnieniem w Homely. Ten sam chyba styl i forma kubka, tylko właśnie inny wzór. Natomiast w Home & You, bo też byłam, ale nie było nic ciekawego. Znaczy były ładne kolekcje, ale nic, co bym chciała sobie kupić. Natomiast moją uwagę zwrócił taki stojak na kadzidełka. Jakiś czas temu zamówiłam sobie kadzidełka, co prawda krótsze, ale stwierdziłam, że to będzie dobre rozwiązanie, jak kupię sobie też dłuższe. Dlatego, że wiecie, wtedy to kadzidełko wkładacie i ono jest pod kątem i spada to, co się spali. I to jest w ogóle w takim stylu lastryko, jak moja podstawka na biżuterię czy na jakieś tam inne rzeczy, którą robiłam na warsztatach. Gdzieś wam tutaj wstawię przebitkę. Więc bardzo mi się spodobało, no bo właśnie podobny styl. I może gdzieś w przedpokoju postawię albo w biurze, no nie wiem, zobaczę. Natomiast naprawdę fajnie to wygląda i to było za
29,99. Tak właśnie zwróciło moją uwagę i mówię, dobra, biorę, bo potem będę żałować, a właśnie nawet jeszcze tych mniejszych kadzidełek nie odpaliłam, bo nie miałam żadnej podstawki. Więc sobie wzięłam i to, słuchajcie, tyle, nic więcej nie kupiłam. Przeglądałam tylko właśnie jakieś wiosenne rzeczy. Chciałabym też może sobie kupić jakieś sportowe buty na wiosnę. Jeszcze będę robić przegląd w butach, bo w wyzwaniu jest dosłownie chyba w niedzielę, więc na pewno jeszcze ten przegląd w butach będę robić, ale wiem, że jakieś tam buty pewnie by się przydało. Niestety nie było w Zarze tych topów prążkowych z długim rękawem, ani jednej sztuki, pytałam się nawet pani, więc zamówię sobie po prostu online, a jeśli wy też chcecie, to zostawiam wam link na dole, bo te topy naprawdę są bardzo wygodne, komfortowe i żałuję, że nie ma więcej kolorów, bo mi się najbardziej podoba ten. Jest jeszcze chyba czarny i jest taki szaro-granatowy. Ja mam też jeden ten top w szafie, więc mam ten jasny, ciemniejszy, ale brakuje mi jeszcze jakiegoś takiego, wiecie, może wiosennego koloru, czegoś może żywszego, natomiast ten naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest jasny, ale nie jest biały, więc coś tutaj się jednak dzieje. A teraz biorę się, słuchajcie, za nagrywanie dla was porządków, jeśli chodzi o piekarnik, mikrofalówkę, okap, dlatego że wczoraj bardzo późno przyszedł mi ten płyn do czyszczenia, którym ja czyszczę, takim naprawdę mocnym płynem czyszczę blachy. Oczywiście wszystko potem trzeba dokładnie domyć, żeby ta chemia tam nie została, ale on naprawdę świetnie sobie radzi z takimi przypaleniami na blachach, z którymi żaden inny płyn jeszcze sobie u mnie nie poradził, więc jeśli macie coś lżejszego, co i tak daje sobie radę, to dajcie znać. Natomiast póki co tylko to dało takie naprawdę szybkie efekty bez szorowania, więc czekałam właśnie, aż to przyjdzie. Przyszło wczoraj, ale późno, więc już nie nagrywałam i po prostu dzisiaj takie dwa dni i okap, i płyta indukcyjna, i piekarnik, i mikrofalówka nagram i wstawię wam w jednym reelsie. Kuchnia już powoli się domyka, no jeszcze będzie lodówka, zmywarka i potem na koniec na pewno jeszcze takie przetarcie wszystkiego z wierzchu. Natomiast jeśli chodzi, tak wiecie, od środka, no to już prawie wszystko będzie zrobione. W weekend jeszcze będzie sprzątanie szafy. Czy się na to cieszę? Nie do końca. W sensie po prostu nie chce mi się tego robić. Ale wiem, że może jeszcze parę rzeczy odłożę na Vinted i wam wystawię, więc taki przegląd szybki na pewno sobie zrobię. Na pewno nie chcę na to poświęcić całego dnia, więc mam zamiar sobie na przykład, wiecie, włączyć timer w telefonie na, nie wiem, godzinę, półtorej i tak, wiecie, wyjąć koszulki, przejrzeć je, odwiesić do szafy, potem kategoria na przykład bluzy, żeby to szło sprawnie i też żeby nie było takiego wrażenia chaosu, że wszystko wyrzuciliście z szafy i teraz po prostu sprzątaj i układaj to, więc tutaj was też zachęcam, żeby sobie to robić tak właśnie kategoriami na przykład, żeby nie wyrzucać wszystkiego naraz. Ja czasami tak robiłam, na przykład z jednej szuflady możecie wszystko wyrzucić, tak? No chyba, że potrzebujecie takiej terapii szokowej i po prostu chcecie wszystko wywalić, no to jak najbardziej. Ja kiedyś też tak robiłam, a teraz mam wrażenie, że jakoś mniej przytłacza, tak wiecie, półka po półce, szafka po szafce w kuchni, czy w szafie właśnie tak, nie wiem, koszulki, bluzy, kategoriami, więc tak, porządki idą sprawnie i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie na koniec miesiąca, już przed świętami będzie wszystko wysprzątane i będzie tak przyjemnie, wiecie? Dostałam też zresztą wiele wiadomości od was, że motywuje was to, że właśnie fajnie, że to jest tak krok po kroku, jedna jakaś kategoria, druga, że może nie robicie na bieżąco i sobie nadrabiacie tak, jak wy macie czas, ale że fajnie, że to jest tak rozłożone w czasie, a nie na przykład właśnie, wiecie, w tydzień czy w kilka dni wszystko trzeba zrobić. I też fajnie, że wiecie, to są takie wiosenne porządki, ale tak się składa, że też święta przy okazji są na koniec miesiąca, więc takie dwa w jednym. I robimy porządki sobie w domu na wiosnę i będziemy mieć czysto na święta.
witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwartek i przychodzę do Was z open boxem, ponieważ czekają na otwarcie tutaj dwie paczki. Tak naprawdę już dwa dni jakoś nie mogłam się do tego zebrać. Ale zacznijmy może od bluzy. To jest ta bluza z Shopping Center, o której Wam mówiłam w jednym z ostatnich vlogów weekendowych. Mierzyłam dla Was bluzę z Mój Kraj Taki Piękny i miała piękny kolor, piękny materiał, naprawdę jakościowo rewelacja. Natomiast no jednak ten oversize był już przesadzony. Jak dla mnie troszeczkę już tłumacz. Mówiłam Wam, że Shopping Center ma jakby podobny styl bluzy, ale można u nich wybrać mniejszy rozmiar, bo tamten uniwersalny odpowiadał tutaj MC. Wzięłam S-kę, bo akurat XS w tym momencie nie wiem czemu nie mogłam wrzucić do koszyka. Zamówiłam nowy wiosenny kolor, taki brzoskwinkowy. Także zaraz zobaczymy, jak wygląda, bo naprawdę jestem ciekawa też jak rozmiar, właśnie jak ten kolor. Pewnie jeszcze pojawią się jakieś inne kolory, ale jak zobaczyłam, że wszedł ten, to mówię, dobra, zamawiam. Babe, you deserve this. Bardzo ładnie tutaj zapakowany, aż szkoda tu wyjąć. Kolorek wiosenny, zdecydowanie wiosenny. Już widzę, że ta bluza ma trochę inny krój, jest szersza niż tamta, natomiast jest krótsza. Bardzo fajny też materiał. W środku jest na misiu i kolor jest naprawdę soczysty i wiosenny. I nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej niż tamten, bo jest taki, no właśnie, wiosenno-letni. Wiecie, tutaj na przykład latem wieczory są chłodne, więc jak idziemy na przykład gdzieś na spacer na plażę, no to okej, możecie mieć sukienkę czy krótkie spodenki, ale zawsze gdzieś tam bluza w torbie jest. Więc myślę, że idealny właśnie kolor na wiosnę i lato, także mierzymy. Milutka w środku, jest chyba troszeczkę cieńsza niż tamta, ale wcale mi to nie przeszkadza. Nadal jest to taki fajny, mięsisty materiał. Patrzcie, gdzie jest kot. Zobaczcie, gdzie się położyło. Między świeczkami. Czego nie rozumiecie? No powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona. Tak, zdecydowanie materiał jest cieńszy. Ta bluza czuć, że jest lżejsza. Kolor zdecydowanie żywszy. I jeśli chodzi o rozmiar, to też jest mniejsza. No wiadomo, jest też szeroka, nie jest to dopasowana bluza, ale moim zdaniem wygląda dużo, dużo lepiej i naprawdę jest odczuwalnie lżejsza, jakby czuć, że te rękawy nie są takie, wiecie, grube, zwarstwione i ciężkie, więc tamta bluza może bardziej na jesień, zimę, natomiast tutaj fajny materiał, też na pewno ciepły, ale pod wiosnę i lato będzie troszeczkę przewiewniej. Tak, podoba mi się naprawdę, jak ten kolor wygląda i czekam, jakie będą kolejne kolory, bo może na jakieś się jeszcze skuszę, ale tak, powiem Wam, że cieszę się z wyboru. Jeśli miałabym porównać między sobą te dwie bluzy, no to obie mają bardzo dobrą jakość. Rozmiarowo tutaj wolę zdecydowanie ten model i jeśli chodzi o kolor, myślę, że jest trochę fajniejszy, żywszy. No i jest cieńsza, więc jakby na ten sezon mi to pasuje. To też nie jest tak, że ona jest super cienka, ale po prostu pamiętam, że tamtą jak założyłam, to czuć było taki gruby materiał. Więc tak, jeśli szukacie bluzy z jakimś takim żywym, wiosennym kolorem, to zostawiam Wam link na dole, jeśli jeszcze jest dostępna, pewnie będą jeszcze wracać, ale tak, pięknie wygląda. A druga paczka, słuchajcie, to od razu może otworzę. To Me and Bugs wypuścili chyba jakąś nową torbę i mam tutaj karteczkę. Cześć Alicjo, niech ta Mi Bugsowa przesyłka umili Ci dzień. Mamy nadzieję, że nasza torba Active pomieści wszystkie niezbędne rzeczy i będzie nieodłącznym towarzyszem Twoich treningów i podróży. Przesyłamy uściski dziewczyny z Me and Bugs. I widzę tutaj... A, powiem Wam, że to może być naprawdę fajna torba podróżna, gdzieś tam, nie wiem, na weekend, czy jak lecicie na przykład samolotem i nie chcecie kupować kabinówki, ale chcecie zmieścić wszystko w tak zwany plecak tam na stronie, to możecie, bo tutaj macie, to jest też jak plecak, są plecy. No, powiem Wam, że bardzo fajne rozwiązanie, myślę, że tutaj naprawdę sporo wchodzi, wiadomo, że tam też wagowo musi się zgadzać. Ale można tutaj naprawdę sporo pomieścić. Jest kieszonka z przodu, jest kieszonka, nawet dwie tutaj w środku na ściągach. Mamy też na dole taką na suwak. I tu możemy sobie ścisnąć i zarzucić na plecy. Ja już jestem, słuchajcie, gotowa. Mogę gdzieś lecieć na wakacyjny weekend na 2-3 dni.
Ja to widzę, nie wiem jeszcze gdzie, bo na razie wszystkie wyjazdy, jakie planujemy, to dłuższe niż kilka dni. Natomiast bardzo mi się podoba ta torba i na pewno będę z niej korzystać. No bo jak wiecie, ja uwielbiam podróżować. Często gdzieś wyjeżdżam, czy nawet wiecie, gdzieś jak się jedzie w Polsce, możecie też to nosić tak jako torbę, bo są dwie tutaj rączki i dwie, żeby nosić jako plecak. Naprawdę bardzo fajne i w podróż, i na trening, czy jeśli po prostu potrzebujecie pojemnej torby na co dzień. Myślę, że i na zakupy to się fajnie sprawdzi. Także dziękuję bardzo Me & Bugs za przesyłkę. Naprawdę bardzo ładnie w ogóle to wygląda. Fajny kolor, taki neutralny. I też materiał taki, że będzie można spokojnie, wiecie, wyprać, jeśli coś się ubrudzi. Także ja dziękuję. Zostawiam Wam link na dole, jeśli kogoś by zainteresowała ta torba. Ja naprawdę torbę Me & Bugs polecam. Używam od lat, mam różne modele i zawsze mi się sprawdzają. Piorę je w pralce. Moja mama też uwielbia, ma taką właśnie na co dzień i uwielbia, po prostu nosi ją non-stop. Gdzieś tam, wiecie, jak jedzie na zakupy czy coś, to zawsze ma ją ze sobą. Jest pojemna, dużo mieści, więc również Wam polecam. Czas na pielęgnację. Nakładam tonik. No i zarezerwowaliśmy w końcu te wakacje na koniec roku, z czego bardzo się cieszę, bo to będzie też taki wyjazd z okazji moich 30 urodzin. To prawda, urodziny mam w lipcu, ale wiecie, i tak byśmy w lipcu nie wyjeżdżali raczej w moje urodziny, bo wcześniejszy wyjazd urodzinowy miał być też w innym terminie, z kolei przed moimi urodzinami. Po prostu w lipcu jakoś to tak nie pasowało i też zawsze mam wrażenie, że po prostu wiecie, to jest szczyt sezonu i wszędzie jest drożej. Ten wyjazd i tak będzie drogi, bo to jest dalszy kierunek, ale no wiecie. Nakładam serum z marki Slap. Postanowiliśmy po prostu przeorganizować te nasze wyjazdy. Ten, który ostatnio zarezerwowaliśmy, zostaje, ale inne chyba trochę zmodyfikujemy. Stwierdziliśmy, że wolimy te pieniądze dać na ten dalszy kierunek i w pełni skorzystać z tego wyjazdu, a inne po prostu troszeczkę zmodyfikować. Zwłaszcza, że te bliższe kierunki zawsze możemy odwiedzić. Także małe zmiany, jeśli chodzi o nasze plany wyjazdowe i podróżnicze, ale bardzo się cieszę. Najgorszy moment teraz to czekanie, ale wiem, że będzie po prostu cudownie, przepięknie i po prostu czekajcie na te vlogi. Jeszcze dużo, dużo czasu do tego, ale ja już się cieszę, ja już się nie mogę doczekać i wiem, że to będzie dla nas też wielka przygoda. Najdalszy nasz wyjazd wspólny. Już sobie, wiecie, mówimy, ile to książek nie pobierzemy na lot, bo lot będzie bardzo długi, ale na pewnie też, wiecie, będą jakieś filmy do oglądania i tak dalej. Jest tak, jestem przeszczęśliwa, rezerwacja zrobiona i będę po prostu dwa razy w tym roku świętować 30 urodziny i w lipcu 13, wtedy kiedy mam urodziny i pod koniec roku. I tak dokładam jeszcze krem pod oczy z Kielsa. Więc takie pozytywne zakończenie dnia. Zawsze jak jakoś tak, wiecie, się już zaplanuje jakieś wyjazdy, to jest taka radość, a teraz mam wrażenie, że to jest po prostu kilka razy bardziej, więc tak, taki pozytywny akcent na koniec dzisiejszego dnia. Nakładam pielęgnację i idę zaraz spać. Jutro w ogóle planuję zrobić sobie w końcu paznokcie, bo codziennie to odkładałam w tygodniu. Jeśli chodzi o pracę, mam wszystko zrobione, powysyłałam to, co miałam powysyłać, zmontowałam to, co miałam nagrane i tylko, wiecie, wyzwania na Instagramie porządkowe robię na bieżąco. Stwierdziłam, że jutro wstanę i po prostu od rana sobie zrobię te paznokcie. I tak, słuchajcie, będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. My widzimy się już niedługo. Ja lecę spać i do zobaczenia. Buziaki. Pa!